18 listopada 2021 roku do pana Ziobry. Pokazuje pan obrazki komisarzowi Dieterowi Reindersowi, jak została zniszczona Warszawa, i tłumaczy to pan podziałami społecznymi, segregacją i tak dalej. A co rząd PiS-u dzisiaj robi? Realizuje globalny plan, taki jak realizował globalny plan niejaki Adolfek. To wszystko jest przecież zasponsorowane, no w końcu powiedzcie to. Praworządności w Polsce w ogóle nie ma. Jeszcze jedno. Pokazujesz pan te obrazki, wracając do tematu. Gość robi taką minę, jakby stwierdził, jeszcze jest dużo do zrobienia, żeby doprowadzić do tego stanu, co było kiedyś. Tak ja to odbieram. Panie ministrze Ziobro. Kim pan w ogóle jest? Kim wy jesteście wszyscy, co się tak wybieracie? Kogo nie rozliczacie, wszystko jest pięknie, ładnie i wspaniale. A w sądach nawet nie chcą zająć stanowiska w sprawie makabrycznego pomówienia. Siła mediów jest potężna. Kim ja jestem, żeby mnie opisywać na całym świecie, że jestem ruskim agentem? Czym jest koronawirus, że poszedł on na cały świat i absurd jest dopychany kolanem w każdym miejscu? Najgorsze jest to, że ludzie w to wierzą. A plan na wyszczepienie ludzi niczym bydła trwa dalej. Już są protesty, już ludzie wiedzą, co się dzieje. Ale jeszcze jest za mało świadomości. Ci, co przyjęli szczepionkę, trudno. Nie moja wina, że nie czytacie, nie wiecie, nie chcecie poznać prawdy. Trudno. Widać, tak musi być. Niektórzy poszli za hulajnogę się zaszczepić. Ja za żadne pieniądze z świata się nie pozwolę. A pan, panie Ziobro, niech się pan zastanowi, co pan robi. Bo to, co się dzieje, to jest jakimś absurdem, koszmarem sennym, który się nie chce skończyć. Dziękuję za uwagę.